zeszłym roku o tej porze zwiedzaliśmy ulicę Królowej Jadwigi, spotkaliśmy się wtedy przy galerii handlowej. W zamian za wrzucenie pieniążka do puszki dawaliśmy Państwu porcelanowe kapsle z browaru Krausego. Dzisiaj... Dokładnie, dzisiaj to jest dobry pomysł na zagospodarowanie takiego kapsla. Brelok do kluczy. Dzisiaj dla każdej osoby, a dla 51 jeszcze trochę mam... Speisekarte! Menu, reprodukcja menu na kredzie, nie porwie się. Z restauracji Ratzkeller, która się mieściła tutaj w ratuszu, w piwnicach Iławskiego ratusza. Menu, przepraszam, z 21 maja 1939 roku. Za moment to z Darkiem przetłumaczymy Państwu, żeby pokazać, ale wcześniej, dawano w tej restauracji. Ale wcześniej, Państwa, ja bym chciał, żebyśmy przywitali w sposób szczególny tego dżentelmena w czarnej czapeczce. Pan Apolinary. Brawo dla tego pana. Dlaczego? O, już czapeczkę zdjął nawet. Dlaczego tak? Ano dlatego, że pan Apolinary... Sam o tym powie, panie Polku, zapraszam. Na murek. Tak. Na Stare Miasto. Na Stare. O tych reprodukcjach. Pojdzie pan na te Stare Uwaga. Miasto. Uwaga. O tych reprodukcjach. A. Przygotowałem dla państwa kilka fotografii z tego miejsca. W tamtą stronę, w tą stronę i do tyłu. Także tutaj panu Darkowi je wręczę. No i... I proszę państwa... Szczęśliwy człowiek, który wrzuci do skarbonki, oczywiście tam. Wielko orkiestrowej, tak? Tak, tak. To będzie mógł sobie to odzyskać, tylko ja tutaj... Proszę państwa, zaczynamy licytację. Nie idziemy do kina, mamy tutaj z Michałem też swoją licytację. Proszę państwa, przepiękny prospekcik Iławskiej Starówki. Miejsce, którego ja nie widziałem, takiego ujęcia. Jest to ujęcie, które pokazuje Hotel Kowalski, czy tu, gdzie dzisiaj mamy buty Szymek, firmy Szymek. Hotel Kowalski, przepiękne, proszę państwa, to wszystko, zdjęcie, rameczkę, jest wszystko w darze od pana Apolinarego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kto chce listać, proszę podejść bliżej. Przepiękne zdjęcie. Symbolicznie, proszę państwa. Zaczynamy, proszę państwa, od złotówki. Kto da 2 złote? No śmiało! Dychy. 2 złote, 2 złote, 3 złote. Niech pan pokaże, jakie to jest zdjęcie, żeby zobaczyć. Tego zdjęcia nie mam, też nie widziałem. 50, kochany, 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi, 50 po raz trzeci. Mieszkanka Starego Miasta kupiła sobie Stare Miasto. Dobra, proszę, brawo do Ewy! Ja chciałabym poinformować, że ten obrazek, to zdjęcie, jest dla mnie o tyle cenniejsze, dlatego że ono będzie na pewno widniało w świetlicy Stare Miasto, gdzie są zdjęcia również, jak kiedyś wyglądała Starówka na szybie, więc to na pewno zawiśnie w świetlicy Stare Miasto. Proszę, dla rozgrzewki jeszcze jedno, będziemy robić... W niektórych zdjęciach są niespodzianki w środku. O nie! Czyli jest dodatkowe zdjęcie pod spodem. Nie wiadomo gdzie. Jeszcze jedno teraz i wracamy do... Jeszcze jedno teraz. To? Które? To, które oglądał tylko my w trójkę na razie. Tak. To jest zdjęcie zrobione w 55 roku z tego miejsca, gdzie był kiedyś Pepex. I to 55 tak rok. Zobaczcie Stare Miasto, jak tak wyglądało. Ewa, nie martw się, mam dla ciebie specjalnie. Tego nikt nie oglądał jeszcze. No co już nabywca można? Będzie szczęśliwy niesamowicie. Proszę państwa, podejście państwo bliżej. Tu mamy ratusz Iławski i kompletną ruinę Starówki. Aniu, zobacz. Tak to kiedyś wyglądało. Popatrzcie, kochani. Parafrazując słowa niektórych polityków, Iława w ruinie. Kotowa prawdziwa ruina. Tak? Proszę państwa, zaczynamy licytację. Kochani, ja przypominam, to jest wszystko
i zdjęcie, i ramki, wszystko dar dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10. Od pana Polinarego. Jeszcze raz brawo dla pana Polinarego. 10! Brawa, brawa dla niego. 10 zł. 20. 30. 50. Kartą można płacić? Będą 50! Kochani! Całą kartę z kinem wrzucić! Po raz pierwszy! No i to wszyscy zaskoczenie, bo pan Darek wyciąga z terminal. 50 po raz drugi! 50 po raz trzeci! Ewunia, proszę bardzo! Brawo dla pani Ewy! To też będzie wisiało! Oczywiście na świetlicy Stare Miasto. Proszę uprzejmie. Tu Oluś. Reszta w trakcie. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze menu? Słucham? Kolędujemy, proszę bardzo. Możemy kolędę wspólną zaśpiewać. Do Betlejem pasterze grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Szczęść Boże, dziękujemy. Takie rzeczy jadano w Iławskiej restauracji Ratzkeller, czyli w restauracji radnych 21 maja 1939 roku serwowano tam. Ale najpierw słowo wstępu jeszcze. Proszę bardzo. Restauracja Ratzkeller, czyli piwnica radnych, mieściła się w podziemiach Iławskiego Ratusza, w piwnicach Iławskiego Ratusza. Karta, która była przekazywana, dawana klientom, nie była kartą rozbudowaną, ale jak wynika z tego, co my tutaj mamy zapisane i jeszcze innych kart, które ja mam, ale dzisiaj nie przyniosłem, wynika, że na każdy dzień było inna propozycja, inne danie. Tak jak dzisiaj w miejscach, których możemy sobie kupić taki, dobra, nie padną nazwy, w Smakoszu, czy tam w każdym innym miejscu tego typu, czyli na każdy dzień inna propozycja. I po kolei, Darek. Szparagel zupę! Zupa szparagowa, po prostu, żadne tam nic. Dalej. Sander mit Butter und Ei. No? To jest masłem. Sandacz. Sandacz. Tak. Z mlekiem, z masłem i jajkiem. I teraz? Ryba. Czytaj. Frisch Stangen Spargel mit co? Beilege. 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 O. Czyli, panie kucharz? Ryba Tak, świeże szparagi z dodatkami, taki dodatek po prostu do tej zupy. Albo, bo można było zamówić to, albo Kalbsteck mit Kopfsalat. Mamy tu kucharza. Tłumacza. Tłumacza. Stek cielęcy z sałatą. Kalbe to jest cielaczek, czyli stek cielęcy z sałatą, tak jest. Ewentualnie był gemny kompot oder Butter und Käse, czyli kompot, do tego można było jeszcze masło albo ser. I na każdy dzień tygodnia, na każdy dzień, czy codziennie, czy co dwa dni, takie menu zmieniano i była inna propozycja. Proszę zwrócić uwagę, że w Ratzkellerze była opcja i dla wegetarian lub dla miłośników ryb, i dla zwolenników potraw mięsnych. Zawsze była ryba z lokalnych rzek i jezior. W innym menu mieliśmy na przykład karasie, pieczone karasie. Zobaczcie, jaki tam prywatny interes się dzieje. Zobaczcie, co tam się dzieje. Ale Polinary sprzedaje obrazki. Ceny nie było? Nie było ceny? Nie, jest cena, jest. Tutaj akurat nie. Na tym słuszne pytanie, tutaj nie mamy ceny, natomiast z tego menu wiemy, że taki zestaw kosztował 1,25 marki, to był 39 rok, a w abonamencie, jak się okazuje, można było wykupić abonament, 80 fenigów, czyli 0,80 marki. Bo mieszkańcy, pracownicy ratusza otrzymywali takie specjalistyczne bony, takie malutkie karteczki, i te karteczki uprawniały do nabycia
danego dania z bonifikatą 40-fenigową. Jeszcze jedna Państwa, kto jeszcze z Państwa nie ma takiego menu? Proszę bardzo. Jeszcze jedna niespodzianka na dzisiaj. Jak Państwo widzą, nie mamy dzisiaj wyjątkowo reprodukcji zdjęć, które zazwyczaj przynosiliśmy, ale mamy coś dużo, dużo lepszego, co będzie ilustrować naszą dzisiejszą wycieczkę. Jest to wydruk tak duży, na ile udało się to zrobić. Planu Starego Miasta z początku XX wieku. To perełka. To jest jeden egzemplarz, który się zachował. Z którego roku? To jest początek XX wieku. Mamy tutaj jeszcze koszary kirasjerów, które się mieściły w obrębie Starego Miasta, które spłonęły w roku 1905. Darek, popraw mnie, jeśli się mylę. I będziemy Państwu pokazywać na tym planie, jak się poruszamy, żeby było łatwo sobie uzmysłowić ten początek. Ja tutaj wykleiłem tak lekko taśmą ten pierwszy etap naszej dzisiejszej wycieczki. Tutaj się spotkaliśmy i teraz ulicą do Placu Zamkowego przemieszczamy się w kierunku południowym. Żebyście Państwo wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Tu mamy kościół. Tak? Ratusza na planie jeszcze nie ma, bo ratusza nie było. Ratusz to 1912 rok, dopiero. Tak? Proszę Państwa, tu mamy całe Stare Miasto, zaznaczoną synagogą. Mamy Plapperstrasse, Brauenstrasse, Markplatz, Rosenstrasse, Kasernestrasse, Riesenburgerstrasse, Magazinstrasse. Czyli to było, tu mamy ulicę Piotra Skargi, tu poniżej mamy ulicę dzisiejszą jaką? Konstytucji. A tu właśnie przepiękna zabudowa Iławskiej Starówki. I tutaj zwrócę Państwu uwagę, tu się spotkaliśmy, teraz jesteśmy w tym miejscu. Tutaj może tak, żeby wszyscy widzieli. Zatrzymamy się teraz za moment na Placu Zamkowym. Później pójdziemy ulicą Pfarrstrasse, czyli parafialną. To jest taki odcinek nieistniejący dzisiaj do murów kościoła. A później niespodzianka. Sydlisie Hinterstrasse, fragment ulicy Kasernerstrasse, czyli ulicy Koszarowej. I zakończymy dzisiejszą wyprawę w okolicy przychodni, a w zasadzie na tyłach kościoła, od południowej mniej więcej strony kościoła. Tu zakończymy dzisiejsze spotkanie, tak? W starym, gdzie dawniej się znajdowała ujeżdżalnia dla koni, w czasie gdy na Starówce znajdowały się jeszcze koszary kirasjerów. Proszę Państwa, jesteśmy na miejscu, które bodaj jest jednym z najstarszych miejsc w Iławie, co widać po tej zabudowie. Wedle niektórych historyków tu się mieścił Zamek Iławski. Tu mieścił się zamek, stąd nazwa Schlossplatz, czyli plac zamkowy. Takie są przypuszczenia, badania pana doktora Wiesława Skrobota. Zresztą tak na początku wieku XX, na przełomie wieku XIX i XX, gdy prowadzone tu były prace wykopaliskowe, natrafiono właśnie przy budowie tutaj kamienic na fragmenty, na fundamenty Iławskiego zamku. Jak ten zamek wyglądał, tak naprawdę nie wiemy. Nie mamy żadnych rycin, nie mamy żadnych zachowanych obrazów czy ilustracji dotyczących tego zamku. Prawdopodobnie zamek został spłonął i został rozebrany. Zamek krzyżacki oczywiście. Zamek, który był zamkiem niewielkim. Miał 10 metrów długości, 5 metrów tylko szerokości. To są tylko przypuszczenia. Zamek, który prawdopodobnie częściowo spłonął i został później rozebrany. Zamek był mały, ponieważ Iława nie było żadnym centrum administracyjnym zakonu krzyżackiego. Tu mieściła się tylko siedziba niewielkiej rangi, urzędnika o niewielkiej randze, który podlegał bezpośrednio pod komtórstwo najpierw w Dzierzgoniu, później pod komtórstwo ostruckie. Prawdopodobnie mieliśmy jeszcze w Iławie drugi zamek. Ten drugi zamek znajdował się na wyspie. Mamy go zaznaczonego na planie z 1620 roku, gdzie na wyspie mamy oczywiście fragmenty zamku z chorągiewką, jakimś wałem obronnym. Zamek, co do którego istnienia będziemy wiedzieli więcej, ponieważ i w tamtym roku, i w tym na pewno będą prowadzone na wyspie prace archeologiczne, wykopaliskowe. Może dowiemy się o zamku więcej. Zresztą na Schlossplatz nazwa przetrwała aż do roku 1945, co mamy zaznaczone również na mapie. Jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, na tak południowym skraju zabudowań, które istniały tutaj w tym obrębie. Proszę zwrócić uwagę, cały jeden duży fragment tutaj obejmujący, tak jak szła tutaj ulica,
miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, razem z tym blokiem, tutaj w tym miejscu, tak jak już Darek wcześniej wspomniał, tutaj od tej strony znajdował się hotel Kowalskiego. Zresztą słynna historia o wybuchu gazu, który zniszczył większość witryn na Iławskiej Starówce, kiedy właśnie w hotelu Kowalski podczas prac przy gazie doszło do niekontrolowanego wybuchu. My się znajdujemy tutaj w tym miejscu i warto wspomnieć to, o czym kiedyś już z Darkiem mówiliśmy. Pod naszymi nogami tutaj znajdują się zakryte fundamenty, zasypane fundamenty tych kamienic, które tutaj w tym miejscu się znajdowały. Kiedyś, gdy być może zapadnie decyzja o tym, żeby coś w tym miejscu urządzić, jakiś skwer, przyjdzie czas na przeprowadzenie badań archeologicznych, okaże się, że tutaj, co zresztą widzą Państwo po tym charakterystycznym ukształtowaniu terenu, pod nami są zasypane piwnice. Tak jak pewnie zostały zasypane podczas odgruzowywania miasta, tak do dnia dzisiejszego tak to wygląda. Gdy to nastąpi, na pewno się pojawi tutaj z wykrywaczem metali niejaki Michał Młotek i na pewno wyjmie wiele cennych rzeczy, które się kiedyś, mam nadzieję, że nie tylko w internetowym muzeum Iławy, ale również w tym prawdziwym muzeum pojawią. Państwa, ciekawostka jeszcze jedna na placu. Prosiłbym tutaj może pana albo Ewę, dam jej ten, żeby odczytała nam. Proszę bardzo, tu. Szule. Szule. Gdzie ona dotykała? Kirsie. Czyli do kościoła, prawda? Do kościoła. Mhm. Szule. Czy państwa, tu gdzie mamy teraz ten dom i gdzie mamy Matkę Boską i kawałeczek dalej, wzdłuż muru, państwa, mieściła się szkoła. Mieściła się szkoła przyparafialna. Na zdjęciach z lat 35-36 jest pięknie pokazany budynek. Jest takie duże zdjęcie z lotu ptaka, pokazujące Iławski szpital, czyli dzisiejszą przychodnię. Jest pięknie pokazany ten budynek. Też już go niestety nie ma. A tam się mieściła jedna z najstarszych szkół, datowana już na rok 1520, gdzie władze miasta kłóciły się z proboszczem, kto ma tę szkołę utrzymywać. Już wiemy, że wtedy ta szkoła istniała. Jesteśmy teraz dokładnie w tym miejscu, czyli przy skraju budynku najpiękniejszego, to był najbardziej reprezentacyjny obiekt na całej Starówce, w którym mieścił się i funkcjonował przez lata hotel Zum Kronprinzen. On zmieniał właścicieli, ale nigdy nie zmienił nazwy. Ciekawostką jest fakt, że prawdopodobnie po I wojnie światowej, czyli mógł to być rok jeszcze 17, być może do połowy 18 roku, właścicielami tego hotelu nie byli Niemcy, tylko w jego posiadanie weszli Polacy. Bogusław Wolski i Władysław Nowakowski. Hotel, co wiemy między innymi dzięki tej tablicy, która tutaj w 1985 roku została wmurowana, był w czasie plebiscytu z 1920 roku siedzibą Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego i Polskiej Rady Ludowej na powiat Suski. Tutaj odbywały się zebrania Polaków w czasie plebiscytu. Tutaj przyjeżdżali goście z Warszawy, którzy agitowali za przyłączeniem tych ziem do Polski, między innymi Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz, Władysław Kozicki. Tutaj dochodziło do różnego rodzaju aktów przemocy. W trakcie tych spotkań zachowały się relacje, z których wiemy, że bojówkarze, mieszkańcy podburzani przez ówczesne władze próbowały rozbijać, zresztą kilkakrotnie też to się udało, wiece polskie, które tutaj były organizowane. Ale tutaj były też zakonspirowane lokale dla polskiego wywiadu, dla agentów polskiego wywiadu. Takim człowiekiem, który przeszedł do historii, był rotmistrz Jan Żychliński, który zorganizował sobie tutaj skład broni, trzymał tutaj ręczne granaty, trzymał pistolety. Darek ma zdjęcie hotelu, zaraz Państwu pokażę. Do wylicytowania, kochani. Pięknie został zdjęcie. Żychliński zatrzymany tutaj 11 lipca 1920 roku przez włoskich żołnierzy, którzy w tym czasie sprawowali rządy w Iławie w czasie plebiscytu. Wywieziony, zamknięty, wypuszczony dopiero po interwencji rządu polskiego. Właściciele tego hotelu, Nowakowski i Wolski, zostali zwolnieni po interwencji ministra spraw zagranicznych dopiero na jesieni 1920 roku. Obu, na pewno Wolskiego, nie wiadomo Nowakowskiego do końca, ale spotkał pewnie ich taki sam los. Wolski zginął
w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu w 40 bodajże trzecim roku. Kochani, 23 lata po plebiscycie Niemcy jeszcze pamiętali. Jeśli Państwa interesuje historia związana z tym obiektem, zachęcam do tego, żeby obejrzeć film, który wyprodukowało internetowe Muzeum Miławy, Tajna akcja rotmistrza Rzyklińskiego. Jest już dostępny w serwisie YouTube, można sobie zobaczyć. Razem właśnie ze wspomnieniami, z relacjami prasowymi i ze zdjęciami tego obiektu. Ja tylko dodam, że film wyreżyserował, napisał scenariusz i w roli głównej Michał Motek. Także Państwa polecam, rzeczywiście ciekawy, jeden z kilku filmów Michała, no po prostu rewelacja, powiem nieskromnie, ale rewelacja. Kochani, hotel zum Kronprinzen do domu. Tylko na zdjęciu. Dobra, nie musisz szaleć tak jak Ewa, nie musisz 50 zł dawać, zacznijmy od złotówki. Złotówka, kto da więcej? Za hotel zum Kronprinzen. Szalona Ewa dała już piątkę. 5 zł. Kto da więcej? Dycha Michał. 15. 20. 25. 25 po raz pierwszy. 25 po raz drugi. I 25 po raz trzeci. Brawo dla Ewy. Ewa, ja mam reklamówkę na te wszystkie twoje zdjęcia. Proszę, poproszę. Proszę bardzo. Poczekamy na następne. Dobra, kolejko. No właśnie. Kujemy żelazo, póki gorące. Co my tu jeszcze od Polska ma? Haha, proszę bardzo. Kochani, stare miasto, które nie jest już takie stare, zobaczcie. Teraźniejsze miasto z pięknym napisem. Ja mam takie zdjęcie troszeczkę większe, więc mogę pokazać. Ale proszę Państwa, tu nie chodzi o zdjęcie, tu chodzi o pieniążki na wielką orkiestrę. Tu chodzi o ideę Jurka Owsiaka. A samo zdjęcie też pewno będzie czymś niezwykłym, bo to zdjęcie nie tylko ze starego miasta, ale zdjęcie od pana Apolinarego Szymkowiaka. Proszę Państwa, złotówka po raz pierwszy. Nikt? Nikt? No 2 złote chociaż dajcie. 2 złote, Tomasz, bo powiem 2 złote po raz pierwszy. I tak mówię. 2 złote po raz pierwszy. 2 złote po raz... 5! Jest pani Małgosia, też się odezwała, mieszkanka Starego Miasta. 5 złotych po raz pierwszy. Kto da więcej? 5 złotych po raz drugi. Dycha, dobra, 10 zł. 10 zł za Stare Miasto, które jest nowoczesne. Jak ta tamte lata. 10 zł po raz pierwszy. 10 zł po raz drugi. I 20! 20 zł. Ania, tak, 20 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz drugi. I 20 zł po raz trzeci. Poszło, Aniu! Starówka leci do ciebie. Panie Apolinary, jest pan wielki. Mamy jeszcze 3. Na później. Na później, dobra. Kochani, idziemy. Znajdujemy się, szanowni państwo, w miejscu dokładnie, gdzie wychodziła ulica Parafialna. Farsztrasse, ona zaczynała się tu i biegła w stronę południową, kończyła się na tamtym murze i tam teraz idziemy. Ten budynek, który państwo widzą po mojej lewej stronie, to jedyny funkcjonujący dzisiaj, czy jedyny zachowany na Starówce, budynek mieszkalny, który przetrwał. Z jakich powodów? Nie wiadomo, pewnie uchował się w całości, nienaruszony. I tak sobie stoi jeszcze do dzisiaj. W tym miejscu, w którym my dzisiaj jesteśmy, z naszego planu wynika, że stały 2 budynki z niedużymi podwórzami. Musiały być naprawdę nieduże. One też przetrwały wojnę, zostały rozebrane, co już teraz przed momentem ustaliliśmy, na przełomie lat 50. i 60. Mieszkał tutaj pan Araczkowski, pan Czarnota, tak? Ekspercie, tak jest. Pewnie też pod naszymi nogami znajdują się tutaj jeszcze zasypane fundamenty, no bo przecież nikt sobie nie zawracał głowy tym, żeby i tę część obiektów rozbierać. Wzdłuż muru, czyli jakby za nami, znajdowała się ulica Sydlische Hinterstraße, która biegła dalej, okalała Starówkę od strony jeszcze zachodniej, łącząc się z ulicą Westliche Hinterstraße. A my za moment, jak ruszymy, jeśli Darek nie ma już tutaj nic do dodania, dwa zdania dokładnie, przetniemy ulicę Koszarową. Ulicę, która biegła do koszar kirasierów. Pierwszych iławskich koszar kirasierów, które spłonęły na początku XX wieku i na ich miejscu powstał później kompleks szkolny.
Proszę Państwa, i ławę, i samą starówkę otaczały jak gdyby dwa pasy ulic. Czyli ten, który był główny, trzon Iławskiej starówki, i ten, który był poniżej, czyli Hinterstrasse, czyli za murami. Czyli to ten, który dzisiejsza ulica Konstytucji i tutaj troszeczkę poniżej, czyli okalająca północna, okalająca wschodnia, okalająca zachodnia. W ten sposób one były nazywane. Podobno najpiękniejszą była ulica, no właśnie, kochani. My dzisiaj nazwaliśmy tą wycieczkę naszą ulicą Mierosławskiego. Kto to był, kurna flak, ten Mierosławski? Ha! Biskup. Chłop! To się zgadza. Mamy pierwsze, że był chłop. Nie, nauczyciel historii, broń Boże. Broń Boże, tak? To był biskup. Biskup. Biskup to był Bandurski, mój drogi. A to był Mierosławski. Ludwik Mierosławski, tak podpowiem. Kto to był? Kiedy żył? W jakim powstaniu walczył? Proszę Państwa, działacz niepodległościowy, bojownik, człowiek, który był przywódcą powstania wielkopolskiego, ale tego z czasów Wiosny Ludów w 1848 roku. Postać niszowa, uczy się o tym dzieci w klasie siódmej, troszeczkę w klasie szóstej, ale do dzisiaj przypuszczam, że na 100 mieszkańców ulicy Mierosławskiego 101 by nie wiedziało, kto to jest. Więc taka tylko krótka informacja. Brał udział również w powstaniach na terenie Włoch. Miał wpisane w dowodzie zawód rewolucjonista. Także gdzie poszedł, tam walczył, tam próbował coś wzniecić. Nie zawsze mu się te powstania udawały, a tak szczerze to w ogóle. No ale jest patronem Iławskiej ulicy. Dlaczego tak się działo, że takie osoby, no, dla historii polskiej niespecjalnie znane i zasłużone, jak Bandurski, biskup, jak tym wspomniał Karol. No proszę Państwa, śladów polskości na tych ziemiach szukać próżno, szczególnie w 45, czy później po wojnie, ponieważ no, te 640 lat tej historii, to była przed administracją polską, bo to historia po prostu państwa i miasta niemieckiego. Te ślady były, tylko ówczesnym władzom nie za bardzo chciało się ich szukać, bo to było niepolityczne. Tak jest. Państwa zapraszamy dalej. Znajdujemy się w miejscu, który... Była to prawdopodobnie ulica Koszarowa jeszcze, to znaczy tutaj budynki, które znajdowały się, czy ten jeden w zasadzie, który się znajdował przy tej ulicy, był budynkiem zlokalizowanym właśnie przy ulicy Koszarowej, czyli przy Kasernenstrasse. Ale przyszliśmy tutaj akurat w tym momencie nie ze względu na ten budynek pokoszarowy, o jego historii opowie Darek za moment, ale przyszliśmy dlatego, żeby zobaczyć jeden, jedyny kawałek w takim stanie muru miejskiego, który znajduje się jeszcze w Iławie, muru gotyckiego, na którym oparto, budując dawny budynek plebanie. Pierwszej plebanii, tak ją nazywano. Na południową ścianę właśnie na murze miejskim. Tutaj możemy, no, jedyny tak naprawdę ocalały, tak duży fragment Iławskiego muru miejskiego średniowiecznego zachował się właśnie w tym miejscu. Przypomnę Państwu tylko, że ten budynek, który no nie jest w najlepszym stanie i widzimy tutaj chociażby po tej więźbie dachowej. Butwiejące krokwie. On pewnie spotka go tragiczny los, jeśli nie w porę nie dojdzie do jakichś prac konserwatorskich. Ten budynek był przewidziany pod siedzibę Iławskiego Muzeum. Były gotowe projekty, niestety do dnia dzisiejszego nie udało się ich zrealizować. No a degradacja tego budynku, zabytku postępuje. To jest drugi najstarszy budynek znajdujący się na granicach Iławy. Pierwszy to kościół, drugi to właśnie ten budynek plebania proboszcza Schnitzelbaumera. Tak jest nazwany. Ręka do góry, kto tu miał religię? Tak jest, religia, proszę Państwa, z fantastycznymi zielonymi toaletami w środku. Jak tam śmierdziało, ludzie? Jak to w toalecie, tak jest. Tak, Ani, budynek przeszedł do historii dzięki panu
Niesiołęckiemu jako siedziba proboszcza Schnitzenbaumera i rzeczywiście 1680 rok, mniej więcej w tym czasie był ten budynek postawiony jako druga albo nawet jako trzecia plebania, ponieważ pierwsza była jeszcze w innym miejscu, za murami kościoła bezpośrednio, ale tam mieszkańcy tego zamku, o tych budynkach i okolicach kościoła pisał pan magister Michał Mazanowski w swojej pracy, tutaj też jest z nami, pewno wie jeszcze więcej od nas. I ten budynek, proszę Państwa, to rok 1680 i rzeczywiście, jak Michał wspomniał, drugi po kościele najstarsze miejsce w Iławie. No czas, żeby o niego zadbać, no bo tych najstarszych budynków nie mamy aż tak wcale wiele, no i żeby on tutaj jak najdłużej nam się najdłużej był. Państwo, to był budynek wpisany w mur miejski, tak? On był prawdopodobnie budynek był oparty o mur miejski, z jednej strony mieliśmy ścianę, no i dobudowana była do niego reszta. Państwa, natomiast tutaj ten budynek po tej stronie. Iława, proszę Państwa, była zawsze miejscem, w którym stacjonowało wojsko. Mniejsze czy większe oddziały i takie samo wojsko było tutaj skoszarowane już w wieku XVII, XVIII i wieku XIX. I gdy w wieku XIX zaczęto budowę koszar w okolicy, tam gdzie mamy dzisiejszy zakład karny, czy Blisier kazerne, czy w okolicach Iławskiego IZNS-u, tam gdzie było Hindenburg kazerne, tu wcześniej jeszcze istniały koszary kirasierów. Koszary kirasierów, czyli jazdy. Było one usytuowane w sposób taki przedziwny, ponieważ koszary schodziły tak sobie troszeczkę w dół, ale najważniejsze w tym było rzecz, która przetrwała jeszcze do początku wieku XX, była wielka ujeżdżalnia dla koni. Ta ujeżdżalnia była właśnie w tym miejscu, gdzie mamy dzisiejszy ośrodek zdrowia. Na planach mamy je oczywiście też zaznaczone. Pozwólcie Państwo, że pokażemy te plany. O, zobaczcie, jakie to było wielkie. Tu mamy zarys tych i mamy militar. Ferchtele, stajnie. Ferchtele, tak. Czyli mamy stajnie i tutaj mamy też Reitbahn, czyli miejsce, gdzie można było konie po prostu puszczać, one się szkoliły. A to mamy budynek jakiś administracyjny pewnie samych koszar. A po drugiej stronie ulicy Koszarowej browar Mikała, no, którego też już nie mamy. Także żołnierze mieli bardzo blisko. Po co to w służbie było niezwykle ważne. Można było przejść, nie przechodząc specjalnie daleko. Tak. Państwa, ten zarys jest o tyle ciekawy, bo on mamy tutaj zarys dzisiejszego ośrodka zdrowia. Proszę popatrzeć. Ośrodek zdrowia, który wówczas był koszarami. Koszary później po tym pożarze z początku wieku XX rozebrano i na jego miejsce postawiono pierwszy Iławski szpital. Szpital z prawdziwego zdarzenia. Szpital prawdopodobnie 1902-1906 rok. Są przepiękne zdjęcia, któreśmy prezentowali już nieraz na wycieczkach. Zdjęcia z lotu ptaka, kiedy mamy piękny zarys budynku i suszące się na zewnątrz prześcieradła czy poszwy dla potrzeb szpitala. Proszę Państwa, za chwileczkę zobaczymy sobie od wewnątrz te miejsca, o których mówimy, a tutaj kolejna przepiękne zdjęcie, też malutkie, proszę Państwa, nie żałujcie. Proszę bardzo, pokazujemy zdjęcie. To też jedne ze skrzydeł Iławskiego Starego Miasta. Cena jak zwykle złotówka. Cena wywoławcza, proszę Państwa, sama oprawka kosztuje więcej, no. Nie bądźcie sknery, no. Złotówka, kto da więcej? 6 zł. O, proszę bardzo. 20. No, proszę bardzo. Kolega jeszcze nic nie wygrał. 20 zł po raz pierwszy. 30. 30 zł po raz pierwszy. 30 zł. Kto da więcej? Nikt nie da więcej. Po raz drugi. I 30 po raz trzeci. Poszło sprzedane. Gratuluję. Brawo dla pana. Brawo. Gdzie są puszki? Gdzie są puszki? Chodźcie, dzieciaczki. Zmarzłaś żaba? Co? Zmarzłaś troszeczkę, co? Tu. Gdzie? Państwo, mamy jeszcze jedno zdjęcie, ale to sobie zachowałem na sam koniec, ponieważ ono jest niezwykłe. Czyli budowa Starego Miasta. Zobaczcie. Z tyłu SHD, czyli dzisiejszy ratusz. Co znaczy skrót SHD?
Spółdzielcze domy handlowe, tak jest. Państwa, tutaj mamy rampę, po której mamy ułożone tory dla wielkich dźwigów, które budowały tą pierwszą wielką płytę w Iławie. Jestem jednym z nielicznych, który to pamięta razem tutaj, razem z panem, jak to Stare Miasto budowano. W trakcie budowy buszowaliśmy to z moimi kolegami i koleżankami po Iławskiej Starówce, paląc karbit i robiąc inne mniej lub bardziej niebezpieczne rzeczy, jak to na budowie, panie, nie? Tylko żeśmy wtedy nie pili, bo byliśmy za mali. Dobra, nowe miejsce. O, dobre miejsce, pani Kasiu, do zrobienia zdjęcia. Wchodzimy głębiej, wchodzimy dalej, śmiało. Mieszkańcy są powiadomieni, że przyjdzie banda Młotka i Paczkowskiego. Pozamykali drzwi, poryglowali. Proszę państwa, parę lat... Dwie minuty. Proszę państwa, parę lat temu, gdy zaczynałem swoją przygodę z przewodnictwem, ten oto młody człowiek, Michał Młotek, gdy rozmawialiśmy któregoś dnia, byliśmy, że panie Michale, panie Dariuszu, i opowiadam o starówce, szkoda, że się nic nie zachowało na tej starówce, że mógł tej o wycieczkę powiadać, a Michał mówi, panie Darku, błąd, jest takie miejsce. Jest takie miejsce, czyli i wskazał mi to. No rzeczywiście na początku lat 70. w pakolęcych latach biegałem tutaj,śmy robili różne podchody. Wojny na skoble z mieszkańcami tych bloków też następowały i nigdy sobie nie uświadomiłem, że to jest tak stary budynek. Rzeczywiście, proszę państwa, budynek ponad 100-letni, z piękną klatką schodową, z oryginalną balustradą, mającą zapewne ponad 100 lat. I ciekawość państwa jest co? Wczoraj żeśmy się dowiedzieli od mieszkanki jednej z tego budynku, że tu był szpital. Po wojnie również przychodnia, tutaj była, proszę państwa, pierwsza przychodnia tu się odbywały pierwsze porody po wojnie. Tu pierwsza, prawda? Ja się urodziłam. No, a tu 20 lat temu, to gdzie ty po wojnie od razu? Ale pani kochana, no, to się panie przyznaje, no. Tak, proszę państwa, rzeczywiście tu była pierwsza porodówka. Później przeznaczono to na przychodnię na dole, natomiast u góry były mieszkania. Tu mieszkał pierwszy dyrektor Jawskiego Szpitala, pan Stanibuła. Tu mieszka pielęgniarka pani Wczysła. Natomiast okazało się, że parter, przychodnia, pierwsze piętro mieszkalne, natomiast góra to był strych. Dopiero w latach 50. czy w latach 60. odbył się tam kapitalny remont i zrobiono, przeznaczone tamto budynki, tamten strych na miejsca mieszkalne. Czyli to skrzydło boczne, to było wszystko budynki mieszkalne. Proszę państwa, tak się rzeczywiście wydaje. Znamy Iławę. Prowadzę wycieczki. Panie Darku, tu pierwszy raz jestem. To jest jeden z ładniejszych zakątków w naszym mieście. Zazdroszczę każdej osobie, która tutaj mieszka. Spokój, no chyba, że przyjdzie wycieczka z Paczkowskim i z Młotkiem. Nie? No to czar pryska. Ale tutaj w ogóle była cisza, dopóki jeszcze tych garaży nie wybudowali, bo to tak nie było garaży. Jasne. Tak. Ładny widoczki. Proszę państwa, szpital miejski. 120 łóżek. 120, proszę państwa, nie taki wcale malutki. Jak na miejsce, jak na miasto, które nie było miastem powiatowym, bo przypominam, że przed wojną było Kreis-Rosenberg, czyli powiat suski. 14-tysięczna Iława nie była powiatem, a 3-tysięczny Susz, kocham bardzo Susz, mam nadzieję, że nikogo z Susza nie ma. Nie ma. To dziura Susz była. Dziura Susz. O, przepraszam, mamy tutaj szefa rady powiatu, Jezu kochany. Ale powiatu Iławskiego, nie Suskiego. Ale Susz mieszka, Susz jest w powiecie Iławskim. Dobra. Kani, dlaczego ty mówisz? No bo to było takie przedziwne. 3000 Susz, no dziura i 14000 Iława, tam były władze powiatu. Dlatego też szpital powstał w tym miejscu. 120 łóżek i taka ciekawostka. W 1911 roku, o czym Michał wspominał i pokazywał nawet wycinki prasowe, miał miejsce duży wypadek w czasie budowy ratusza Iławskiego.
z ratusza spadł jeden z budowlańców, którzy brali udział już w pracach wykończeniowych na zewnątrz szpitala, na zewnątrz ratusza. Nieszczęśnika, jak pisała wówczas Iławska prasa, przewieziono do pobliskiego szpitala, gdzie po dwóch dniach wyzionął ducha. Tu go właśnie do tego szpitala przewieziono. Jesteśmy, proszę Państwa, na terenie, który jest terenem prywatnym, więc dosłownie kilka słów i uciekamy. Niebywała szansa, żeby rzucić okiem na kościół od strony południowej. Byliśmy podczas jednej z wycieczek, w trakcie wycieczki ulicą Kościelną za tym murem. Teraz możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda od tej strony. Tak. A na zdjęciach z lotu ptaka przedwojennych, które też pokazywaliśmy kilka razy, widać dokładnie, jak tutaj cały ten teren był. Tutaj mamy południe, więc słońce cały czas praży. Wykorzystywano do suszenia prześcieradeł, pościeli, bielizny, właśnie z, która była wykorzystywana tutaj w szpitalu. Tak, 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 racja, rzeczywiście. Państwa, tutaj jak ktoś wspomniał, w tym budynku mieścił się żłobek i to jeszcze nie tak całkiem dawno, prawda? Tu natomiast był plac zabaw dla dzieci. Tak? Tak. Czyli to też jest jedno z takich miejsc, gdzie się rzadko zagląda. Wiemy, że ono jest, natomiast rzadko zaglądamy. No i z tej strony nie była okazja, żeby zobaczyć, jak to kościół bryłę miał, ma zachowaną taką samą. Natomiast ściany kościoła są zupełnie, zobaczcie Państwa, widać ślady przebudowy różnej. Tutaj mamy zamurowane okna dolne. To były lata 72-73, gdy ksiądz proboszcz Brunon Wielki nakazał zdjęcie dwóch bocznych balkonów w kościele, które były tym, takim reliktem jeszcze kościoła protestanckiego, i był kościół Przemienia Pańskiego. Tak, Państwa, ostatnia licytacja. Zapraszam tu jeszcze. My będziemy stąd uciekać, bo to jest chyba teren prywatny. Jak jakiś będzie wielki pies leciał, to... 23 wycieczki, jeszcze mandatu nie dostaliśmy. Ale ryzyko jest zawsze. Proszę Państwa, rzucimy się. Naprawdę rarytas, naprawdę rarytasik. To jest Iławska Starówka, która była placem budowy. Też symboliczna złotóweczka. Kto da więcej? Ewa daje dychę. Michał daje 15, 20, ile? 30 Ewa, 30 po raz pierwszy, Michał daje 40, nie będzie się licytował. Kochani, widać, 30 po raz pierwszy, 30 po raz drugi, 40 po raz pierwszy, Maras daje 40, ile? O nie, stuwa, dobra, stuwa poszło. Żeby... Ludzie, kochani! Przepraszam, nie chcę być niegrzeczna, ale ja musiałam mieć to zdjęcie i tyle. Wybaczamy. Zapraszam wszystkich do odwiedzania... Tomasz jeszcze od nas, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. O, nie, zapraszam wszystkich do odwiedzania świetlicy Stare Miasto. Tam będą te zdjęcia, jeżeli ktoś ma przyjemność... Gdzie ona się mieści? W samym centrum Starówki, tam, gdzie pasmanteria. Po byłej pasmanterii, jest świetlica Stare Miasto. Zapraszam wszystkich serdecznie na kawę, herbatę. Ogrzać się, możemy nawet w chwili obecnej pójść, jeżeli ktoś ma życzenie. Te zdjęcia będą tam na 100% wisiały i dziękuję organizatorom za możliwość wykupu takiego, takich zdjęć. Dziękuję jeszcze raz bardzo. A my dziękujemy Państwu za udział w kolejnej wycieczce z cyklu Historia Jednej Ulicy. Gdzie była Różana ulica? Różana? Tak. Ulica Różana? Nie. To jest ulica... bloki na Mirosławskiego, tam gdzie mamy sklep Majka. No. Ten, to jest ta ulica. Wzdłuż muru. Tak, tak, tak. Rozestrasse. Teraz zobaczymy na mapie, czy ja się nie mylę. Zobaczymy. Dzisiaj o godzinie 16 w kinoteatrze, czyli całkiem niedaleko, będzie licytacja, jeszcze aukcja gadżetów, które były przekazywane. Internetowe Muzeum Iławy przekazało wielkoformatowe zdjęcia ratusza, oczywiście są to reprodukcje zdjęć przedwojennych i ławy też z lotu ptaka, także będzie szansa, żeby jeszcze tam wzbogacić swoje kolekcje. A my z Darkiem dziękujemy Państwu, że w te mroźne popołudnie spotkaliśmy się
i powędrowaliśmy wspólnie ulicą Jarosławskiego. Kolejna wycieczka w lutym. Zapraszamy.